Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku poświęconym tematyce typowo dziecięcej. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zabawek interaktywnych i edukacyjnych, czyli jakie zabawki warto dać swojemu dziecku. Będę tutaj mówić na przykładzie swojego własnego dziecka, które obecnie skończył 15 miesięcy. Także będą to zabawki od roku do 2 lat. Jedną z pierwszych zabawek, którą bardzo polubił mój syn, jest to taki koszyk z narzędziami, z śrubami. Do tego są też śrubokręt. Jak możecie zobaczyć, tutaj są śruby, klucz i młotek. Z tych rzeczy on nie korzysta, natomiast bardzo korzysta z tych właśnie przedmiotów, czyli z wyciągania tych wszystkich śrub z tych otworów i gwoździ. Bardzo polubił tą zabawę i bardzo się przy tym uczy. Jest to szczególnie dobre względem rozwijania cech motorycznych u dziecka, ponieważ dziecko cały czas trzyma to w rączce, poza tym nauczy się, jak odkręcać śrubki, czyli cały czas tak robi, jak zdejmować i wkładać z powrotem. Z tym wkładaniem nie do końca to zawsze wychodzi, natomiast idealnie i bardzo szybko nauczył się, jak je właśnie wyjmować, jak nimi ruszać, brał je do rączki i oglądał z każdych stron, także to jest jedna z ulubionych zabawek mojego synka, więc warto może, żebyście i wyspróbowali. Druga z ulubionych zabawek, niestety to są, niestety gdzieś zapodziały się reszta. Podejrzewam, że gdzieś są w półkach za książkami, tak podejrzewamy z mężem, ponieważ przeszukaliśmy całe mieszkanie, nie możemy znaleźć kolejnych tych kółek, które przecież no, nie trudno zauważyć, bo są dosyć duże. W każdym razie uwierzcie mi, że była cała ta piramidka i on naprawdę w pewnym okresie, może nie od razu, ale im częściej mu pokazywałam, jak to robić, to rzeczywiście zaczął te kółka wkładać i tu również pomaga nam to w rozwijaniu cech motorycznych u dziecka, ponieważ on musi trafić tu do środka, więc jest to bardzo fajny pomysł. Poza tym z tych kółeczek można robić takie bębenki. Ja mu często na stoliczku właśnie, czy na podłodze obkręcam te kółka i jest to dla niego świetna zabawa. On się strasznie cieszy i klaszcze rączkami, że chce więcej. Także to jest bardzo fajna zabawa i mówię, dosyć edukacyjna. Kolejnym takim zakresie motorycznym, na którym on jeszcze musi troszeczkę się pouczyć, to są takie typowe, jak to nazwać, formy. Mamy tu też taki koszyk i tutaj są różne formy. Jest kółko, jest krzyżyk, jest, co to jest? Trójkąt, jest gwiazdka i jest kwadracik. I nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, na czym to polega, po prostu wkładamy te wszystkie figury przez otwory. Idzie mu coraz lepiej, jak mu pokazuję, ale też nie chcę wszystkiego robić za niego, bo wtedy on się zniechęci. Więc warto sobie o tym pomyśleć. Z zabawek, z których korzystał od samego początku, są, jakby to nazwać, ciężko powiedzieć, ale to jest takie, widzicie, podobny element jest na tym samochodziku, bo dziecko może złapać łatwiej za ten przedmiot. Także bardzo lubi tą kulkę do tej pory i bardzo lubi samochodzik. Szczególnie teraz odkrył sobie dużo walorów pod względem nauki samochodzikami. Widzi, że one jeżdżą, że coś robią, więc on jest nimi zachwycony. Szczególnie te dwa drewniane są jego ulubionymi zabawkami. Ja generalnie bardzo lubię drewniane zabawki i stawiam na nie, aczkolwiek wiem, że również takie plastikowe mogą być też
dobre dla rozwoju dziecka. A drewniane zabawki mają jednak jeden minus i o czym się przekonaliśmy, że dziecko nimi rzuca albo wali, na przykład u nas troszeczkę zniszczył stół, bo walił nimi w stół. No na nic się zdały nasze prośby i błagania, żeby tego nie robił, chociaż idzie już coraz lepiej, ale no ale tak, także to są minusy, że te zabawki są ciężkie i łatwiej po prostu coś nimi zniszczyć. Także to. Tutaj mamy również ciekawą zabawkę, która cechy motoryczne również u dziecka rozwija i to są po prostu kuleczki, które trzeba przerzucać przez te wszystkie druciki, które tutaj są. Dodatkowo ma jeszcze taką formę, że tutaj też można przesuwać te zabawki. Także to on też bardzo lubi. Ostatnio również zainteresował się, ja mu kupiłam taką dosyć tanią zabawkę. Nie chciałam teraz wydawać na to pieniędzy, nie wiedząc, czy on się w ogóle tym zainteresuje. A widziałam, że już dzieci w tym wieku powinny. Więc więc to jest taka, nie wiem, zjeżdżalnia dla samochodów. Widzę, że on się bardzo interesuje samochodami, wszystkim tym, co jeździ. To właśnie zakupiliśmy mu takie o, samochodziki i na początku musieliśmy mu pokazać tak z 2-3 razy i bardzo szybko załapał, o co w tym chodzi i rzeczywiście teraz chętnie się tym bawi lub samymi samochodzikami tak po prostu. Tym bardziej, że one są malutkie, ale no jeszcze stosunkowo bezpieczne. Albo już stosunkowo bezpieczne. Kolejną takim pomysłem zabawek są takie ludziki. I te ludziki to są takie klocki, słuchajcie. I można tutaj zdjąć czapeczkę. Mamy tu główkę i mamy resztę ciała. I on bardzo chętnie się nimi bawi i zauważa, że o, może je tak odpiąć, odczepić od siebie i później próbuje w tą małą dziurkę włożyć z powrotem. Nie zawsze mu to wychodzi, niestety. Raczej częściej nie wychodzi, ale i tak bardzo się cieszy właśnie z tych zabawek i tutaj mamy różne, także takie fajne ludziki, to jest też bardzo, bardzo dobry pomysł. Kuleczki, piłki, wszystko to, co jest okrągłe, bardzo interesuje tego małego człowieczka, więc my mu nawet zrobiliśmy taki kosz, powiedzmy, z kojca, który mieliśmy i wysypaliśmy tam pełno właśnie takich kuleczek. Rzeczywiście tego bardzo zainteresowano, on tam lubi przebywać, aczkolwiek te kuleczki wysypywały się często i robił się bałagan po całym pokoju. Teraz trzymamy je w koszu na zabawki i on często sięga po pojedyncze i lubi się nimi bawić, lubi je rzucać, podawać. Również taką dużą mamy piłkę. I on też się lubi właśnie rzucać, obkręcać, także to jest też fajny pomysł dla dziecka. I jeden z prezentów, który otrzymał od swojej pierwszej urodziny, był również taki zestaw klocków, takich klocków gumowych. O. I on na początku tak bardzo się nimi nie interesował, a teraz rzeczywiście się nimi interesuje i też cały czas robi tak, bo widzi, że jej można złączyć razem i odczepić, także jak mu buduje piramidkę, to też czy taką wieżyczkę, to też chętnie po to sięga. Do tego bawi się samym tym samochodem, po prostu uwielbia ten samochód, lubi go przesuwać. Jest to coś, co go rzeczywiście bardzo, bardzo interesuje. Kiedyś widzieliśmy, że on lubił przedmioty, które się ruszają, więc zakupiliśmy mu taką piłkę, aczkolwiek on się jej na początku bał. A teraz powiedziałabym, że ją ignoruje. No jest dosyć głośna, ma dużo światełek i on jest dosyć spokojnym dzieckiem, więc myślę, że
że to nie był taki do końca przemyślany wybór z naszej strony. Myśleliśmy, że będzie, ale nie. I też jest edukacyjna, ponieważ myślę, że musi troszeczkę do tego dorosnąć. Ma tutaj, można uczyć właśnie figury również, liczby. Także wszystko w swoim czasie i zobaczymy, może jeszcze się tym pobawi. Zimny piłeczek to też jest taka fajna do nauki kolorów w przyszłości. I ona się tak odkręca, też się chętnie z nią bawi. No i też kupiliśmy mu takiego chodzącego robota, którego się tu nakręca. I rzeczywiście na początku jakieś zainteresowanie było, ale chyba najbardziej interesują go oczy, które się właśnie o, tak zmieniają, więc to tyle. Myślę, że też musi jeszcze do tego dorosnąć, ale zabawka może być ciekawa. No i to tyle. To takie najważniejsze z zabawek, które chciałam Wam pokazać. To co? Kupujmy fajne zabawki, ale obserwujmy przede wszystkim dziecko, co go interesuje w danym momencie i myślę, że wtedy na pewno możemy znaleźć coś ciekawego. No i przede wszystkim bawmy się z naszym dzieckiem, bo nic tego nie zastąpi, żadną zabawkę. To pa!